Państwa bardzo serdecznie. No, przywołani jesteśmy do tego miejsca, to trzeba coś od siebie powiedzieć. Ja mam troszeczkę dzisiaj moje wspomnienia związane w jakiś sposób z tą znakomitą uczelnią. Moje wspomnienia czasu II wojny światowej związane są z tą uczelnią, gdzie dziś obchodzimy jej święto. Zespół tych budynków należał w czasie II wojny światowej do HWR-u, czyli Wyszczacławia Wyrwaffe SS, co po naszemu jest główny magazyn gospodarczy formacji SS. W tym magazynie pracowałem. To była charówka. Pracowałem jako więzień Auschwitz numer 918. 10-12 godzin dziennie. Nie było łatwo. Ale z drugiej strony dach nad głową, co sprawiało, że jest możliwość ocalenia się przy takiej pracy. Auschwitz. Obóz śmierci, rezydencja śmierci, tak opisano ten obóz. Był też Auschwitz żywych ludzi, heroicznie broniących się, żeby przetrwać. W tej upiornej rzeczywistości Auschwitz znalazła się ucieczka, co absolutnie niemożliwe, stało się możliwe. Nasza ucieczka czterech więźniów rozpoczęła się właśnie z tego budynku. Taki był początek tej ucieczki. Istnieje jeszcze jedno powiązanie moje z tą uczelnią. Witold Pilecki, patron tej uczelni, on wykorzystał naszą ucieczkę, przekazując kolejny raport do Londynu, w którym sugerował możliwość dużej roboty. Ale Pilecki był wielki. Witold Pilecki, ochotnik do Auschwitz, organizator ZOW-u, Związek Organizacji Wojskowej, to geniusz, nieporównywalny na owe czasy, geniusz. Bombowce amerykańskie i angielskie niszczyły przemysł wokół Auschwitz, takie jak na Werke IG Farben Industrie, które pracowały dla armii niemieckiej. Te bombowce można by, sugerował Pilecki, w swoich raportach do Londynu wykorzystać do rozbicia newralgicznych urządzeń i miejsca zagłady milionów niewinnych ludzi. Sposób techniczny, co by spowodowało długie przerwy w uśmiercaniu unterwenszem pod ludzi. Niestety raporty Pileckiego pozostawały bez odpowiedzi. Realpolitik Londynu nie pasowała do wielkości.